Znów sprawa zaciemniania mgły smoleńskiej. Przeszło 2,5 roku po zbrodni, bo to, że to jest zbrodnia, no to wiem i mamy dowody na 100%. Dlatego nie używam zupełnie słowa katastrofa, wypadek, coś takiego, bo ta zbrodnia jest oczywista. Więc przeszło 2,5 roku po zbrodni, ciągle ukrywane są rzeczy najważniejsze. Jak choćby to, co z całą pewnością wie zespół parlamentarny, bo zresztą minister Macierewicz wielokrotnie o tym mówił, że w tym miejscu, na tym złomowisku koło Siewiernego, to była inscenizacja. Jeśli to była inscenizacja, to znaczy wcześniej układano tam jakieś kawałki skrzydeł, kawałki silników, wywieziono stamtąd kabinę pilotów, to się działo przy pomocy jakichś helikopterów. Jeśli to była inscenizacja, to bardzo trudno, to w ogóle nie można powiedzieć, że to była przypadkowa katastrofa, szczególnie związana z pijanym pilotem na przykład, ale również nie można powiedzieć, że to był skutek dwóch, czy też rozciągniętych w czasie wybuchów. Na czym ma polegać wybuch, który trwa parę sekund, to nikt, się rozumie słowo wybuch, nie potrafi tego zrozumieć. Natomiast charakterystyczne jest również to, że zespół Macierewicza zupełnie nie idzie po wnioskach, jakie można, koniecznie trzeba byłoby wysunąć z tego, że tam, oni zakładają, że tam była tam naprawdę ta tutka gdzieś tam latała nad Siewiernym, że tam były dwa wybuchy, no to przecież panowie, no to prosta rzecz, iść kto, jakie ładunki, gdzie i kiedy założył. Ale w tą stronę ten zespół nigdy nie starał się pójść. Odwrotnie, starali się odciąć od tego, co było przedtem, co się działo, czy wśród terrorystów na Okęciu, czy też wśród borowców, bo przecież Bor musiał sprawdzić, nie mógł nie sprawdzić i nie zobaczyć jakiejś tam jednej czy dwóch bomb na pokładzie, prawda? Więc ponieważ wyklarowało się wreszcie, że obie te grupy, to znaczy grupa Anodina Miller i grupa zespołu parlamentarnego, starają się wykazać, że nie zajmujcie się czymkolwiek innym, wszystko to się zdarzyło na Siewiernym. Jest to ciekawy oczywiście pogląd i niektórzy z lemmingów, czy niektórzy z ludzi śpiących mogą się na to nabrać, ale mówię o tym tu otwarcie, bo czas najwyższy, żeby ludzie związani czy z ministrem Macierewiczem, czy z prezesem Kaczyńskim zobaczyli, że tego typu zamykanie oczu naprawdę już czas skończyć. Jedną z osób odważniejszych, które znają się zresztą doskonale na konstrukcji samolotów, jest inżynier Krzysztof Cierpisz, który gdzieś mieszka w Szwecji, który parę dni temu przesłał kolejne zawiadomienie do prokuratury generalnej o porwaniu delegacji do Katynia. Tak to sformułował. Na mojej stronie jest to podane w dwóch częściach. Moja strona to jest dakowski.pl. I przy wejściu na tajne komplety z lewej strony mają Państwo taki buton, czyli guzik, gdzie możecie Państwo wejść na stronę, gdzie te sprawy są precyzyjnie opisane, a nie tak jak ja tutaj mówię, no mówię z kapelusza, to znaczy staram się mówić, nawet nie mówić z kartki, żeby Państwa bardziej zainteresować. Ale jak dotąd z tajnych kompletów bardzo mało ludzi, to widzę od strony admina, wchodzi na to, żeby przeczytać dokumenty. Więc powtarzam, z lewej strony przy wejściu jest guzik, jak ten się naciśnie, to się wchodzi na moją stronę, bo ci z Państwa, którzy chcą precyzyjniejszych danych, to znajdą tam dokumenty
a nie tylko takie swobodne wypowiedzi. Więc pan Krzysztof Cierpisz w tym zawiadomieniu do prokuratury generalnej na Barską i zawiadomieniu prokuratury wojskowej zaczął przez Laudetur Jezus Chrystus. Na początku wydawało mi się, że w piśmie oficjalnym do wysokich, za przeproszeniem, organów czy członków nie można, nie powinno się używać. Po zastanowieniu się uznałem odwrotnie. Chrystus jest prawdą. W związku z tym, panie Seremet Andrzeju, tylko w prawdzie, tylko w Chrystusie macie panowie szansę uratować swój honor, czy uratować swoje życie wieczne. Dlatego zgadzam się z panem inżynierem Cierpiszem, że tak należało ten dokument do pana Seremeta rozpocząć. Otóż pan inżynier Cierpisz wskazuje na to, co, z czym się zdecydowanie w tej chwili większość poważnych analityków zbrodni smoleńskiej zgadza, że hipoteza anodiny, czyli hipoteza maku, o tym, że samolot sobie z jakichś względów, mimo że mówili mu, że jest na ścieżce i na kursie, znurkował i pikował na jakąś brzozę, która to brzoza, nawiasem mówiąc, raz ma 5 metrów i 10 centymetrów. W nowych dokumentach sowieckich, radzieckich, rosyjskich, już nie wiem, jakich tych łobuzów nazwać, powiedzmy anodiny, ma 9 metrów, a prokuratura wojskowa powiada, nie, nie, myśmy to zmierzyli, to 5 metrów jest po obcięciu, czyli tam jest 6,66. Myślę, że znajdę tekst, żeby państwu tylko przeczytać tytuł, który odpowiednio mówi, o co tutaj chodzi. Mianowicie nieznany mi pan Bielszym w Niepoprawnych napisał tekst pod tytułem Gang Olsena na tropie, czyli przygód gamoni w mundurach ciąg dalszy, gdzie właśnie wyśmiewa te zupełnie nieprawdopodobne na poziomie szkoły podstawowej błędy, jakimi byłoby rozróżnienie liczby 5 i 510 od liczby 900, czy od liczby 665, czy od liczby 770, bo takie liczby wszystkie padały poważnie, co do wysokości tego miejsca, gdzie została brzoza złamana. Więc ten gang Olsena, no nie są to przecież ludzie na tyle głupi, mówię o prokuraturze wojskowej w Polsce. Więc nie są to również gamonie w mundurach. To oczywiście tytuł mówi tylko o tym, jak ci ludzie są mali i jak są zastraszeni. Zacytuję może kawałek. Czym jeszcze rozbawią nas do łez gamonie z Naczelnej Prokuratury Wojskowej? Odstrzeleniem sobie przez kolejnego prokuratora, tym razem czubka ucha, czy może spektakularną próbą wysadzenia się w powietrze kiełbasą trotylówką. To wszystko jest żarty na poziomie odpowiedzi na komunikatu Naczelnej Prokuratury Wojskowej podpisanego przez pułkownika Zbigniewa Rzepę. Proszę państwa, to są ludzie, wyglądałoby poważni, urzędy poważne, a mówią takie jakieś zupełnie humorystyczne, nawet nie wiem jak to nazwać, głupotki, bzdety, przepraszam, no nie wiem jak to nazwać. Istotne dla nas w tym jest to, że tak na takich urzędników, czy na takich śledczych z prokuratury wojskowej nie możemy liczyć. Natomiast widzimy, że te dwie hipotezy nam narzucane, jedna to jest właśnie, że ten duży samolot zdurkował, odciął tą nieszczęsną brzozę, przepraszam, brzoza odcięła mu lewe skrzydło i on wtedy jakoś tam pod ziemią wykonywał beczki w lewo, są zupełnie wykazane jako zupełnie bzdurne od początku,
Ja donosiłem do prokuratury na ten temat jako fizyk w 2010 roku. Są zupełnie nieprawdopodobnie absurdalne. Natomiast, bo między innymi, gdyby samolot był tak nisko, przy tak małej prędkości, to wtedy nastąpiłoby utrata w ogóle sterowności i w żadnym wypadku niemożliwe byłoby, to każdy pilot Państwu powie, poza takim pilotem Artymowiczem czy Arcymowiczem Pawłem z Kanady, który jest wśród tych troli pro-makowskich. Natomiast każdy powie, że przy takiej małej prędkości nie ma jakiejkolwiek szansy, żeby ten samolot się wzniósł w górę. A przecież szczątki rozłożone tam według nas gdzieś tam na po lewej stronie z boku wskazują, że on musiał się wznieść w górę. W związku z tym tutaj jest rzecz niezwykle smutna czy ponura, co wykazuje pan inżynier Cierpisz. Mianowicie alternatywą do tego byłyby te przypuszczenia, które uzyskali pan Szuladziński, czy już nie wiem tam kto jeszcze z zespołu parlamentarnego, mianowicie, że ten samolot w chwili wybuchu czy wybuchów był na wysokości 26 metrów czy 16 metrów, bo wtedy niepotrzebne byłoby w tej hipotezie, konieczne w tej hipotezie anodiny wzniesienie się tego uszkodzonego samolotu w górę. Ale z drugiej strony, zobaczcie Państwo, bo ja powtarzam w tej chwili za inżynierem Cierpiszem, rozsądne jego argumenty, no inżyniera, który budowy samolotów, że jeśli następuje jeden czy dwa wybuchy w powietrzu, to wtedy nie ma żadnej fizycznej możliwości, żeby ten samolot, który jest już rozczłonkowany, żeby sobie spójnie wszystkie te części skręciły nagle na lewo i opadły na jakiejś tam dziwnej łączce. No bo przecież jest to absurdalne. Więc te dwa zespoły ludzi, które oba mają dostęp do mediów, do różnych mediów, wskazują, że ukrywana jest jakaś prawda. Ta prawda, jaka ona jest, oczywiście nie wiem, bo nie mamy dostępu ani do danych, powiedzmy, moskiewskich, bo mógłbym je nazwać również danych GRU, czy danych satanistycznych, ani, co gorsze, uwaga, do danych, które z całą pewnością istnieją, danych z satelitów NATO, czy z satelitów CIA-u. Obie te grupy satelitów latały wtedy i badały, znaczy filmowały, czy mierzyły wszystkie sygnały, które dochodzą z nad Siewiernego, czy w ogóle z nad trasy lotu różnych samolotów, które tam wtedy latały. I tylko jakąś wstępną umową między sprawcami zbrodni, a ludźmi, którzy dysponują danymi CIA czy z NATO, można tłumaczyć ciągle po trzech latach bezkarność zbrodniarzy i to, że dane, które na 100% istnieją w archiwach amerykańskich czy NATO, nie zostały opublikowane. Z tym związana jest druga bardzo ważna sprawa, mianowicie grupa ministra Macierewicza od kilku lat stara się uzyskać ekspertów ze Stanów Zjednoczonych. Jednym z takich ekspertów, o czym już mówiłem kiedyś, co wywołuje tą furię tej grupy pana Macierewicza, jakiegoś ściosa, maciaszka, coś takiego, jest to, że jeden z tych ekspertów to jest taki pan Kushner, który brał udział w tuszowaniu zbrodni 9/11. Mianowicie z całą pewnością wiemy, ja mówię to na 100% jako fizyk pewnością, że te trzy wieże, które tam się zawaliły, bo przecież wiecie Państwo, że tam się zawaliły trzy wieże, a nie dwie, trzecia się zawaliła ewidentnie od przestrachu, natomiast tamte dwie wieże zawaliły się z przyspieszeniem ziemskim, co
zupełnie i jednoznacznie, w sposób prosty, zrozumiały dla każdego, kto skończył tam 5 czy 7 klas szkoły podstawowej, świadczy, że to był kontrolowany wybuch na wielu wysokościach równocześnie w tych budynkach. Są zresztą zdjęcia, na których te kilkanaście, 11 chyba wybuchów widać. Otóż, jeśli taki pan jak Kushner, który podpisał po 2 latach ten rządowy raport amerykański, raport kłamliwy, ma być doradcą, który coś tam doradza grupie poznającej prawdę w Polsce, a tak było i tak jest, to świadczy, że ta grupa usiłująca poznać prawdę w Polsce, mówię o grupie parlamentarnej, pana Macierewicza, ministra, również coś tak równie potwornego ukrywa. Bo jak można inaczej brać tak ewidentnego kłamca na swojego doradcę, jak pan Kushner? Więc z całą pewnością wracam do tekstu inżyniera Cierpisza. Te dwie grupy, to co w tej chwili robi, jak, co dotąd robi grupa Macierewicza, jest również, no niestety muszę powiedzieć, pierwszy raz to tak otwarcie, również ukrywaniem prawdy, która w jakiejś części, jak sądzę, jest znana tak najbliższym osobom pana Jarosława Kaczyńskiego, a inna część, jak sądzę, tej prawdy znana jest panu Macierewiczowi. Otóż, jeśli tak jest, to przypuszczenia pana Cierpisza, przede wszystkim pewność, że żadnej katastrofy nie było na Siewiernym, jest potwierdzona w 100%. Po drugie, konieczne jest właśnie przełamanie tego zaślepienia grupy zespołu parlamentarnego i rozszerzenia badań na to, co się działo na Okęciu, co się działo w Wilnie, gdzie jeszcze najprawdopodobniej w piątek rano był żywy prezydent Lech Kaczyński. Rozszerzenia tych badań żądamy, domagamy się. Nie wolno mówić, jak to się zdarzało przewodniczącemu zespołu parlamentarnego, nie, te sprawy to są zupełnie inne, my się skupiamy tylko na tych sytuacji, tam, na tych dwóch wybuchach na Siewiernym. Jeśli uważasz, że wykazali naukowcy, że były jakieś wybuchy rozłożone w czasie na przykład, no to konieczne jest powiedzenie B, czyli pójście i zobaczenie, co się działo naprawdę na lotnisku Okęcie i kto to tam prowadził. Bo trudno sobie wyobrazić, żeby na Okęciu były tabuny jakichś, wszystko jedno, ludzi z Mossadu czy z GRU, które sterowały wszystkim, co się działo na Okęciu. Tym musieli sterować ludzie polskojęzyczni. I znalezienie tych ludzi polskojęzycznych jest bardzo ważne. To są oczywiście wykonawcy zbrodni, ale ich znalezienie jest bardzo ważne. Dokument inżyniera Cierpisza jest na kilku stronach. U mnie, czyli na stronie Dakowskiej, jest on w 2 częściach. Tych z Państwa, którzy poważniej traktują tą wypowiedź, to znaczy chcą pomóc, proszę, żeby sobie ten dokument skopiowali, bo nie sądzę, żeby długo on mógł być. Natomiast wiem na pewno, mówię to w tym celu, by przebić tą smoleńską mgłę, jaką otacza, jaka otacza w tej chwili, jaką są, otoczyli się ludzie związani z zespołem parlamentarnym. Wyjść poza zabawne dosyć, czy straszne oparcie się na danych informatycznych przesłanych chyba mailem przez grupę sowiecką. Wszystko jedno, czy to jest grupa Anodiny, czy to jest grupa GRU, czy ewentualnie jeszcze kogoś tam innego. No nie można, panowie, opierać się na danych, o których przypuszczenie, że są danymi niezafałszowanymi, no ma prawdopodobieństwo równe 0. A wynalezienie wśród danych fałszywych, danych prawdziwych jest na pewno trudniejsze niż znalezienie igły w stogu siana.
bo oczywiście przy igle można zastosować jakieś silne magnesy i tą igiełkę znaleźć. Ale wobec kłamstw tak okrutnie wielopiętrowych, jak kłamstwa przygotowane przez grupę satanistów z GRU, to prawdopodobieństwo znalezienia na tej podstawie prawdy jest niezwykle małe, powiedzmy sobie zerowe. Stąd ten apel do ludzi, którzy mają w Polsce jakieś czy władzę, czy pozór władzy, by wreszcie wyszli z generowania mgły smoleńskiej. Dziękuję. Oh,